No i witajcie kochani na kolejnym grzybobraniu. No i trochę powiem wam, że popadało i przyszłam w swoje miejsce prawdziwkowe. Co ostatnio było? Około 20 sztuk. Więcej niż 20. Ale o, nie wypadało, ale sucho tutaj. To jeszcze deszcz tak bardzo nie przemiękł do ściółki. I tutaj jeszcze gdzieś widziałam. No, tutaj nie doszedł ten deszcz na drodze. Myślałam, że tutaj już dojdzie ten deszcz. A, bo sporo przecież padało. Dziwne. Musiał spłynąć ten deszcz. Ale 3 na razie udało się uzbierać. Zobaczymy, czy coś dalej będzie. Jakiś podgrzybeczek. O, trzeba uważać, bo tu jeżyna. Nawet spory. Jest i kolejny. Ten to ładny. Tutaj jeżyny są. Trudno tutaj wejść. No i zobaczcie, jaki piękny prawóz. Zobaczcie, pod choinką. Śliczne. Jest tu następne. Tam kolejne. Ale cudne. Ale pięknie w mchu. Ale cudaki, dwa piękne. I trochę dalej. Następne. Jest kolejny. Jest kolejny. O, ten to chyba już taki zjedzony trochę przez żuka. Ale jest. No to jak się schował. Zobaczcie,
też już go żuk jadł. No chyba robaczywy. No, widać, że robaczywy. Ale ładne. Jaki ładny. Pod grzybuś. W dołku sobie urósł. Miał wilgotno. Jeden się pokazał. W tym moim miejscu tutaj. Jest kolejny. Maluszek piękny. Prawdziweczek w piachu, w suchym piachu rósł, jaki mieluśki. Podgrzybek piękny. A i prawdziweczka mamy. Chyba kozaczek. Tego zobaczcie. Chyba prawdziwek. Taki wysuszony. Nie, kozaczek. A tutaj zawsze w tym miejscu były te ciemne kozaczki. Jakiś jeden kozaczek się pokazał tutaj. Jest drugi. No i prawdziweczek jest. Kozaczek młodziutki. I czerwony się pokazał. Piękny młodziutki. Takie to są piękne. Jest i drugi. Ale w tym roku jest cienka z czerwonymi. No i w tych osiczkach jeszcze dwa się udało znaleźć. Już takie dorodne. Ale w tamtym roku, właśnie w tym miejscu, to było mnóstwo. Ale coś już zaczyna kropić deszcz.
jakby popadało bardziej, to może by się tu pokazały te czerwone. Takie młodziutkie osiczki.